Witam serdecznie wszystkich pasjonatów i zapraszam na kolejne działania. Dwa dni temu dostałem komunikat, że ostatnia taka podręczna kiełbasa z zamrażarki została wyjęta i mam ten zapas uzupełnić. Taka najprostsza, zwykła kiełbasa na kanapki. Kiełbasa kanapkowa, stąd też taki tytuł. Jako kiełbasę kanapkową rozumiem kiełbasę o kalibrze 55-65 mm, czyli nie cienką i nie za grubą, którą da się w ładne plasterki kroić i łatwo układać na kanapce, czy też na bułce. Oczywiście skład też powinien być w miarę przyzwoity, ale to nie jest żaden konkretny przepis. To jest, że tak powiem, potrzeba chwili, więc trzeba się udać do sklepu, ewentualnie do zamrażarki i wydobyć to, co tam jest i z czego da się taką kiełbasę zrobić. Co ja mam przygotowane, żeby zrobić do tej kiełbasy? Łopatka 4,5 kg. Wołowina ładna, chudziutka. Jest jej 1,5 kg i jest też boczek. Ta łopatka tak ładnie tu wygląda, ale jakby się jej bliżej przyjrzeć, ma dość sporo tłustego. Więc zadanie na dzisiaj. Przede wszystkim tylko i wyłącznie nóż w użyciu. Wszystko muszę pokroić w kostkę. Z boczkiem nic nie będę kombinował, tylko boczek jest ze skórą przede wszystkim. Padały też pytania często, czy skórę z boczku da się z korzyścią wykorzystać dla kiełbasy. Da się i też to dzisiaj zrobię. Powiem, znaczy dzisiaj, w trakcie tego działania. Dzisiaj tą skórę odetnę i często używam właśnie takiej metody postępowania, kiedy chcę skórę do kiełbasy wykorzystać, bo często też jest na nią inny plan, ale można do kiełbasy, więc wykorzystam do kiełbasy i pokażę jak. Boczek w kostkę, wołowinę w kostkę, a łopatkę najpierw rozłożę. Muszę rozdzielić to, co jest w łopatce najpiękniejsze i odciąć wszystkie te tłuste fragmenty, które się w niej znajdują, a jest dość sporo. I zobaczę potem na sam koniec, czy ta proporcja jest właściwa. Jeżeli by za mało tłustego było, to gdzieś pewnie jeszcze kawałeczek słoninki znajdę, żeby dołożyć. Ale to jak pokroję i poważę, to dopiero będę miał pewność. Na razie jeszcze nie wiem. To, co najładniejsze z łopatki, definitywnie dzisiaj już finalnie, że tak powiem, pokroję w kostkę i taka postać już pozostanie do końca. Nic z tym robił nie będę. A z całą resztą jeszcze się spotkamy raz i będę to puszczał na maszynce do mielenia na różnych oczkach, ale o tym opowiem później. Więc na razie odcinam skórę z boczku i boczek w kostkę do osobnego pojemnika. Wołowina w kostkę do osobnego pojemnika. Łopatka. Najpierw muszę to rozebrać, podzielić na dobre i gorsze. To dobre podzielę w kostkę i tak już zostawiam do samego końca. To gorsze też podzielę w kostkę, ale to będzie jeszcze mielone. Dość gadania, czas na działanie. Pokrojone, posortowane, teraz trzeba wykonać dalsze działania. Po pierwsze, waga przygotowana, pojemniki przygotowane. Muszę teraz
poważyć te frakcje, które tutaj uzyskałem. Niektóre z nich będę ze sobą łączył. I tak, tak jak wspominałem, wołowina w kostkę, boczek w kostkę, łopatka podzielona na trzy części, najlepsza, najgorsza i pośrednia. I teraz tak, najgorszą, to wytaruję tylko. Wrzucam na wagę. Do tego dodaję wołowinę, bo to wszystko będzie mielone na najdrobniejszych oczkach jutro. A dzisiaj tylko dosypię tutaj odpowiednią dawkę soli peklującej. ,8 kg. Tyle mam tego, co będzie mielone na najdrobniejszych oczkach. Zaraz sól do tego dodamy. Teraz tak. To, co najlepsze, tak jak powiedziałem, to już tak pozostaje. Nic z tym robił nie będę. Więc tylko i wyłącznie to zważę i posolę. Ale to może zrobimy tak teraz. I tu jest 1,8 kg. Fajnie się składa. 2,8, 1,8. I teraz to, co pośrednie i boczek, będzie mielone na oczkach 8. Znowu muszę wytarować. Więc też to razem wrzucę. Bo potem przejdzie przez jedną operację. Boczek jest chudy, zaznaczam. Dlatego też nie będę go na drobnych oczkach, tylko na ósemce, po to, żeby te kawałeczki tłuszczu, takie większe, były tak, przepraszam, w kiełbasie widoczne. 1,9 kg. Tak jest finalnie. Pozostała nam jeszcze skóra. Co z nią? Skóra to dobre źródło kolagenu, ale no w tej postaci trudno by ją było przeżyć. Co z nią zrobię? Po pierwsze, wrzucę ją do gara z niewielką ilością wody i porządnie obgotuję. Chodzi o to, żeby ją zmiękczyć. Jutro po zmiękczeniu to skórę zmielę na najdrobniejszych oczkach, razem z tym najgorszą frakcją łopatki i z wołowiną, po to, żeby ją bardzo mocno rozdrobnić. A wywar, w którym ona się będzie gotowała, też nie pójdzie na zmarnowanie, ponieważ do kiełbasy i tak do wyrabiania dodaję trochę wody. Więc schłodzę mocno ten wywar i taki mocno schłodzony do wyrabiania do kiełbasy dodam. Także odzyskam wszystko, co się da odzyskać, wprowadzę dobro do kiełbasy i poprawię jej spoistość. Właśnie takim dodatkiem. Także dodaję sól, wstawiam do lodówki, obgotuję skórę do miękkiego i na dzisiaj koniec. To wszystko może stać w lodówce do 48 godzin, a minimum 12. Do zobaczenia jutro.
Czas na dalsze działania. Mięsiwa wyjęte z lodówki. Teraz tak, co i gdzie my tutaj mamy? Tu jest to najgrubsze i najładniejsze. Od razu to wrzucę do pojemnika, w który będę potem mieszał. Teraz tak, tutaj mam wołowinę i te, że tak powiem, tłuszcze bądź w inny sposób gorsze kawałki mięsa. To trzeba zmielić na drobnych oczkach. Minimum 4 lub 2,7 mm. Nie wyżej. 4 mm to jest zupełnie minimum. Takie oczko mam założone. No i co? No i zmielę. Zmielę to potem dalej. Zapomniałem jeszcze powiedzieć, że mam przygotowane przyprawy. Oczywiście każdy może sobie zmodyfikować ilość przypraw w zależności od swojego gustu. Ta kiełbasa w ogóle to jest, że tak powiem, pomysł chwili, tak? Mięsa takie, jakie się znalazły, przyprawy takie, na jakie mam ochotę. Ważne, żeby ogólny wynik był taki, jak zakładam. Co ja tutaj mam? Mam czosnek w ilościach, mniejsza, większa główka, powiedzmy jeden ząbek na każdy kilogram masy mięśniowej, którą tutaj mamy. Ziele angielskie, dobra czubata łyżeczka. Pieprz czarny, mielony, dwie porządne czubate łyżeczki. Można nawet dać więcej, jak ktoś robi bardziej intensywnie, ale za mocno nie chcę. Bo też chcę, żeby inne przyprawy miały szansę się przebić. Tymianek, jedna łyżeczka. Kminek, niewiele, 1/3 do pół łyżeczki zmielony. I gałka muszkatałowa, od pół łyżeczki maksymalnie do łyżeczki. Czosnek na tym drobnym mieleniu przerzucę przez maszynkę. Teraz już jadę. Zmielone, zaraz będę wyrabiał, ale prosto po wyrabianiu od razu do nadziewarki, więc nadziewarkę też już umyłem i przygotowałem, ale zanim ją ostatecznie zamocuję, kilka słów, bo tak jak w poprzednich dwóch odcinkach, tak i w tym, kilka uwag na temat nadziewarki. Duża ilość mięsa, więc i nadziewarka tym razem duża, 5-kilogramowa. Inny sposób mocowania, tutaj jest płaska podstawa, tamte dwie nadziewarki miały układ typu maszynka do mięsa. Też inny kształt głowicy na dole. Może ja to tak pokażę, nie wiem, czy to będzie widać. Co jest charakterystyczne dla tej nadziewarki, bo duży rozmiar i ten właśnie kształt głowicy do typowy dla nadziewarek pionowych będzie powodował, że tutaj w tej nadziewarce trochę więcej mięsa, trochę więcej farszu zostanie. Można sobie z tym radzić na dwa sposoby. Po pierwsze, pogodzić się i z tego, co zostanie, od razu sobie robić kotlecika, to będziecie mieli okazję spróbować, jak ta wasza kiełbaska będzie mniej więcej smakowała na gotowo. Albo stosować różnego rodzaju popychacze. Popychacz, czyli czysty woreczek foliowy, do środka włożonych wiele innych woreczków albo kilka jakichś ściereczek, woreczek zakręcony i to się kładzie na wierzch tutaj na farsz mięsny. To powinno mieć kształt taki w miarę półkolisty i dzięki temu będzie swego rodzaju przedłużeniem, takim elastycznym przedłużeniem tłoka i troszeczkę głębiej niż sam tłok
ten popychacz zejdzie, więc i trochę więcej masy wypchnie. Do zera nie wypchnie, tak jak w poziomych nadziewarkach, to nam się nie uda. Mocowana na narożniku stołu. Tam były w tamtych nadziewarkach właśnie te układy typu maszynka do mięsa. Tutaj są takie dwa zaciski, tu je widać. Co też ważne, bo są nadziewarki tego typu, które mają tylko jeden zacisk i nawet ten jeden zacisk powoduje, że to całkiem stabilnie stoi. Ale jak są dwa zaciski, bo nadziewarka ma otwór tutaj i otwór po drugiej stronie, w związku z czym naprawdę stabilnie można ją do stołu przykręcić. Większa nadziewarka czasami potrzebuje więcej siły do tego, żeby mięso wypchać, więc i solidniejsze mocowanie się przyda. W komplecie tych piątek zwykle bywa 6 lejków i tak też mam tutaj. Od najdrobniejszego, który do kabanosów się nada, do najgrubszego, którego mam właśnie przygotowanego, żeby dzisiaj użyć. Będzie potrzebny najgrubszy, ten na razie odkładam tutaj. Konstrukcja górna jest taka sama we wszystkich pionowych nadziewarkach. Jest tylko kwestia solidniejsza albo bardziej wiotka w zależności od wielkości. Układ odpowietrzania też jest taki sam. Otworek i tutaj otworek wyjściowy, także powietrze spod tłoka wyprowadza się łatwo. To może tyle o tej nadziewarce. Ja myślę, że i tak to mi, na pewno mi na jeden raz nie wyjdzie, więc nawet tą dużą nadziewarką będę to raz napełniał, a potem jeszcze reszta, ta, która mi nie wyjdzie, zostanie do nadziewarki włożona. Co ja tutaj mam jeszcze przygotowane? Przyprawy. Ja je przesypię sobie do drugiego talerzyka, po to, żeby je wymieszać. I takie wymieszane łatwiej będzie mi rozprowadzić i dokładnie rozprowadzę po całości. Na razie to na bok, aż pieprz w nozdrza kręci. Dobrze. Szybciutko tylko przymocuję, założę głowicę i biorę się za wyrabianie. Nie wspomniałem jeszcze o sposobie mocowania lejków, bo we wcześniejszych odcinkach przy tamtych nadziewarkach pionowych były przykręcane. Tutaj są ryglowane. Jest taki jeden klinek i drugi klinek i to się zakłada tutaj i zaciska. Mi się jeszcze nie udało nigdy tego zniszczyć, chociaż o takich przypadkach słyszałem, ale myślę, że to było spowodowane tym, że te klinki wcześniej były uszkodzone, bo ja naprawdę sporo siły mam, a nie jestem w stanie tego przekręcić. Jak jest gniazdo dobrze wyczyszczone w nadziewarce, po poprzednich działaniach nie ma tam żadnej pozostałości zaschniętego mięsa, to połączenie jest szczelne, montaż jest szybki, demontaż też szybki. O. I już jest gotowe. Dobrze. Czas na wyrabianie. Naprawdę porządne wyrabianie. Przynajmniej 15-20 minut porządnego mieszania. Ta masa musi być spoista, kleista. Musi się bardzo ładnie dawać formować, zanim zacznę ją wkładać do nadziewarki. Tutaj też mam ten wywar ze skórek, który w trakcie wyrabiania będę dodawał i odmierzyłem jego ilość taką, żeby było po 100 ml na każdy kilogram mięsa. Trochę mi wyparowało, ale to dobrze. Za dużo tej wody dawać nie trzeba, ale to już jest bardzo gęsta. Nie jest to galaretka, bo była tylko jedna skórka. Ale myślę, że jakbym to porządnie schłodził, to już by zaczęło taką strukturę galaretowatą mieć. A na razie jest tylko wyjęte z lodówki po kilku godzinach stania, więc za bardzo schłodzone nie jest.
Może na początek troszeczkę wleję, a resztę w trakcie wyrabiania. Nadziewanie zakończone. Tyle się udało uzyskać. Powiązałem już sznureczki, żeby było na czym powiesić te batony. Bo kolejne czynności to właśnie odwieszenie do obeschnięcia i osadzenia. Jakieś 2-3 godzinki w temperaturze pokojowej, ale nie za ciepłej. Następnie do wędzarni. No i tutaj można jeszcze alternatywy rozwinąć. Ja mam wędzarnię, więc idzie do wędzarni, ale tą kiełbasę można tylko parzyć. I po sparzeniu jest gotowa do użycia. No, parzyć odpowiednią ilość czasu, czyli według starego wzoru 10 minut na każdy centymetr średnicy. Przy temperaturze parzenia 80 stopni, bądź na temperaturę wewnątrz kiełbasy. No i tutaj w zależności od gustów to od 65 do 72. Ja wolę zawsze te górne granice i w tamtych się trzymam. Wolę lepiej cieplnie przetworzone kiełbasy. Albo wędzona na zimno, albo porządnie przetworzona cieplnie. Co dalej? Ważne. Ważne, jeżeli używacie zaciskarki tego typu, to osłonka jest delikatna, klamerki są metalowe, więc zawsze trzeba tak porządnie ścisnąć, nie bez przesady, bo jesteśmy w stanie to oczywiście rozwalić, ale tak, żeby zaobserwować, czy się nie przesuwają te klamerki i czy osłonka w trakcie zaciskania przez metalową klamerkę nie została przebita. Ja tak miałem w dwóch przypadkach, dlatego dwa kawałki mam krótsze. Musiałem odciąć, odłożyć trochę farszu i skrócić kiełbaskę, dlatego że gdzieś tam się potrafi nieraz przyciąć. Zwłaszcza im grubsza osłonka, tym zaciskarką trzeba bardziej precyzyjnie operować, żeby dobrze zacisnąć. Sznureczki powiązałem, tak jak powiedziałem, żeby było za co powiesić. Teraz wszystko muszę to nakuć po kilka razy. Jak widać gdzieś pęcherzyk powietrza, to można w ten pęcherzyk. A jak nie, to i tak pomimo to, nie trafiam. W kilku miejscach nakuć trzeba. Mocne te osłonki, tak się. Jak się idealnie nie trafi, to się obmyka ten szpikulec do szaszłyków, którego używam. O. No dobrze, nadziewarka, tłok do góry,
co tu zostało? No, żadnego popychacza nie użyłem i zwracam uwagę też, że lejek był tutaj gruby, więc z samego lejka sporo zostało, ale o, tyle. Takie dobre dwa kotleciki, obiadek z tego zrobić można. Jakby się użyło popychacza, o którym wspominałem, można o połowę tą ilość zredukować. Na razie to odłożę na bok. Będę miał co z tym zrobić. Jeszcze jedna zaleta pionowej nadziewarki. A oto, że jak nie mamy gdzie odwiesić, to można odwiesić nad stołem do osadzenia i ocieknięcia. Tak zamocować kij da się tylko w nadziewarkach 5-kilowych tego typu, bo chyba z tego co pamiętam w innych tak się zamocować nie da. Nieraz to się przydaje, że bezpośrednio nad stołem możemy kiełbaski powiesić. Mówiłem o alternatywach. Wspomniałem o parzeniu, ale tematu nie dokończyłem, bo tak, parzenie oczywiście, ale brak aromatu wędzenia, które dla wielu jest ważne, ten aromat. To też trochę można ominąć, bo jest na rynku dostępne coś takiego jak sól naturalnie wędzona i zamiast zwykłej soli można dodać tą sól. Tak jak ja w przypadku dawałem sól zwykłą i sól peklującą, to mógłbym dać sól peklującą, no i tą sól wędzoną i ten aromat, ona jest naprawdę bardzo intensywnie wędzona i ten aromat jest bardzo mocny. To można byłoby tą sól wprowadzić i ten aromat wędzonki też by w mięsie był. Można to też zrobić w szynkowarach. Jeżeli macie takie urządzenie jak szynkowar, jak on wygląda? O, tak to wygląda. Jak nie macie nadziewarki, nie macie osłonki, nie macie wędzarni, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby farsz, który został wykonany do tych kiełbas, zrobić w szynkowarze. Parzenie w szynkowarze to jest temperatura 80-82 stopnie i czas prawdopodobnie 2 godziny, 2 godziny 20 góra. W zależności od tego jeszcze jaki to jest szynkowar, jaką ma średnicę. Można też mierzyć, bo w szynkowar można wstawić termometr w środek i na tą temperaturę, o której wspominałem, też można jechać. To są alternatywy dla tych, co wędzarni nie mają. Ja wędzarnię mam, więc jednak będę szedł w tą stronę na razie. Wędzarnię rozgrzałem do 70 stopni. I teraz w wędzarni kiełbaski już wiszą. Czas włączyć dym. Czas wędzenia. 3, pewnie bardziej 4 godziny, ale zobaczymy. Będę obserwował.
nadszedł czas na degustację kiełbasy. Co się z nią działo od wyjęcia z parzenia? Powiesiłem to w ciepłym pokoiku, w temperaturze pokojowej, w przewiewnym miejscu i tam spędziła 2 doby. Efekt podsuszenia właśnie widać. Tak to wygląda. Lekko się obkurczyła i to jest ten idealny stan, kiedy można to zacząć konsumować, a resztę po prostu zapakuję i pochowam w zamrażarkę po to, żeby w nagłej sytuacji, kiedy nie ma czasu na zrobienie czegoś nowego, a potrzebna jest wędlina, żeby zawsze była pod ręką. I zawsze taki zapas w zamrażarce mam. Zajrzyjmy do środka, prawda? Tak to wygląda. Są widoczne większe kawałki, są i mniejsze. Ale pach jest niesamowicie. Teraz mi ten zapach doleciał. Dobrze, że jestem przed śniadaniem. Będzie jak znalazł. Trzeba zdjąć skórkę. Osłonka białkowa całkiem ładnie się ściąga. Jeszcze trochę. Porządnie się przykleiła, bo kiełbasa podeschła. A poza tym, jeżeli farsz jest dobrze wyrobiony, no to przykleić się porządnie musi. Plasterek. Tutaj więcej widać kawałeczków większych, ale o to właśnie chodziło. Aromaty naprawdę są dla mnie ważne. Jestem zadowolony ze swojego dzieła. To jest w domowym wędliniarstwie najważniejsze i najfajniejsze. Kiedy nie realizujemy żadnego przepisu, tylko bierzemy to, wsypujemy przyprawy takie, jakie nam się w danej chwili podobają, pod własny gust, a na koniec degustujemy i stwierdzamy, że super wyszło, że jest bardzo dobre. Ale pamiętajcie, że warto robić notatki. Bo może się zdarzyć tak, że zrobicie najlepszą kiełbasę świata, a nie będziecie pamiętali, jak się to stało. Mi się już to zdarzyło nieraz. Zwłaszcza w przypadku kiełbas długo dojrzewających, kiedy robiłem tak właśnie na własny pomysł. A po kilku tygodniach, czy po 2-3 miesiącach, jak to była kiełbasa długo dojrzewająca, nie byłem sobie w stanie przypomnieć dokładnie, co ja tam zrobiłem. No i przepis przepadł. Trzeba szukać nowego. Pyszna rzecz, bardzo fajnie wyszła. A wspaniale pachnie, wspaniale smakuje. Zaraz sobie ukroję kilka plasterków do zdjęcia, potem na kanapkę od razu je wezmę. Będę miał śniadanko, bo to wczesna pora. Was zapraszam do wykonania takiej kiełbasy. Życzę Wam smacznego. Zapraszam do subskrypcji kanału. I proszę też, żebyście wcisnęli ten dzwoneczek oznaczający powiadomienia. I co znaczy dokładnie, że każdy nowy odcinek, gdy się pojawi, to będziecie o nim wiedzieli. Ponownie smacznego Wam życzę i do zobaczenia w następnym odcinku. I na koniec zapraszam wszystkich do mojego sklepu, w którym znajdziecie takie rzeczy jak wędzarnie, jak szynkowary, jak sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów,
wiele innych tematycznych rzeczy dla pasjonatów wyrobów domowych oraz tematyczne koszulki i co ważne, żadna z nich nie jest produkowana w ilości większej niż 300 sztuk, więc to są unikaty. Zapraszam serdecznie. Na razie.